Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Otwieram 47. sesję Rady Miejskiej. Bardzo serdecznie witam przybyłych na dzisiejsze obrady. Witam Państwa radnych, witam Państwa wszystkich zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 18 radnych. To stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Do liczenia głosów wyznaczam Panią Przewodniczącą. Wraz z zaproszeniami otrzymaliście Państwo porządek dzisiejszego posiedzenia czy w sprawie porządku telefonów, więc bardzo proszę. Ja tak przed za posiedzeniami komisji, gdzie wprowadzałem do porządku obrad projekt uchwały takiego rocznego programu współpracy miasta i prawie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w mniejszym proszę wprowadzenie tego punktu jako punktu 16 do porządku obrad sesji. Czy jeszcze jakieś głosy są? Nie widzę. W takim razie kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku punktu dotyczącego współpracy miasta i ławy z organizacjami pozarządowymi? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Nie widzę. Stwierdzam, że ten punkt został zaakceptowany, w związku z tym przegłosujemy cały porządek z tą zmianą wprowadzoną. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku? Wobec przewodniczących za. Kto jest za przyjęciem porządku? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek Rada przyjęła. Przystępujemy do jego realizacji. W punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu 46. sesji. Wyraźnie informacji był przełożony i opublikowany protokół tej sesji. To opinii rozporządzenia oraz nic nie było wpisane do tego protokołu, w związku z czym uważam ten protokół za przyjęty. W kolejnym punkcie mamy informację moją o złożonych oświadczeniach majątkowych, ponieważ tradycyjnie ten punkt nie był nigdy omawiany na komisji, więc wolę sobie Państwu w skrócie przytoczyć. Informacja o dokonanej akcie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Ławie złożonych do dnia 30 kwietnia 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Działając na podstawie artykułu 24 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, dokonałem analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Ławie złożonych do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Do złożenia przewodniczącego Rady Oświadczeń Majątkowych zobowiązanych było 20 radnych, którzy złożyli je w obowiązujących przepisami ustawy terminie do 30 kwietnia 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016. Oświadczenia majątkowe zostały poddane analizie. Na tej podstawie stwierdzono, że nie zachodzi podejrzenie, że którakolwiek z osób podała złożone oświadczenie majątkowe nieprawne lub zatajła prawne. Oświadczenia majątkowe zostały wypełnione poprawnie pod względem merytorycznym, to jest zgodnie z zeznaniami podatkowymi. W trakcie analizy nie stwierdziłem nieprawidłowości pod względem formalnym lub jednostkowy błędu. W myśl ustawy o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Iławie. Celem dokonania analizy oświadczenia majątkowe przewodniczącego Rady zostało przesłane do wojewody pana Kondorskiego, dokładnie osobiście pan. Dnia 16 października bieżącego roku Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał informacje dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych, wskazując nieprawidłowości trzech dni, dotyczyło one głównie mylnego wykazania wysokości dochodów w stosunku do przedłożonych zeznań podatkowych. Mylnie wykazano przychód zamiast dochodu, brak informacji na temat wysokości kredytu lub jego spłaty. Radni oświadczenia, którym stwierdzono nieścisłości, zostali zobowiązani do złożenia stosownej korekty do oświadczeń majątkowych. Wyżej wymienionej projekty zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego. Wszystkie oświadczenia przekazano do publikacji Biuletyni Informacji Publicznej i to. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wobec tego kto z Państwa? Tak? Nie widzę oświadczenia. Nie poza tym, żeby usłyszał. A, też jeszcze tak. Bardzo przepraszam. Zgodnie się Państwa. Tak, jak radny, taki kierownicy jednostki do organizacji są do złożenia oświadczeń majątkowych i przedstawienia jako powierzchni. I proszę
30 kwietnia 22 osoby takie oświadczenia złożyły. Są to 3 osoby z kierownictwa urzędu, czyli 2 zastępców burmistrza i skarbnik, 15 kierowników jednostek, 6 prezesów spółek oraz 1 osoba pracownik z MOPS-u, który w imieniu burmistrza wydaje decyzję administracyjną. Wszystkie osoby złożyły termin oświadczenie majątkowe zostały poddane analizie. Wobec tego, kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta o analizie złożonych oświadczeń majątkowych? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska zaopiniowała informację o analizie złożonych oświadczeń majątkowych jednomyślnie. Kolejny punkt przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian wieloletnich w programie finansowym miasta na 2017-2025. Otrzymaliście Państwo informację przed posiedzeniem. Materiał był już omawiany, z tym, że jest drobna zmiana. Bardzo proszę. W związku z sprawowaniem umowy o dofinansowanie dwóch inwestycji wprowadzamy powyższe inwestycje do punktu trzeciego przedsięwzięcia. Są to inwestycje poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. To jest wyposażenie hali przy ulicy Jasielskiej oraz druga inwestycja, którą wprowadzamy do przedsięwzięć, utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Natomiast następne uchwały zmiany przeciwach nie wprowadzamy żadnych zmian. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jakieś wyjaśnienia w tej sprawie? Nie. To poproszę przewodniczącej komisji, zacznę od pani wiceprzewodniczącej. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Komisja. Komisja informacji społecznej wnosi o przyjęcie bez poprawek. Komisja oświaty. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pytałbym Państwa o ewentualne zabranie głosu. Nie widzę chęci do dyskusji. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2017-2029? Wyżej zmieniony. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta jednomyślnie pozytywnie. Kolejny punkt zmiany budżecie. Zmian żadnych nie ma, a temat oczywiście był omawiany. Bardzo proszę Pani Wiceprzewodnicząca. Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu Finansów, która zaopiniowała projekt zmiany budżecie pozytywnie. Dziękuję. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Komisja Oświaty. Jednogłośnie. Dziękuję. Przy okazji witamy Pana Przewodniczącego. Nazwa rzecz. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na bieżący rok. Jednomyślnie. Kolejny punkt przewiduje udzielenia panu burmistrzowi Iławy upoważnienia do zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów i kotów z terenu gminy miasta Iława, gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W kolejnych punktach będziemy mieli samych tylko psów, jeszcze z terenu Biskupca, Lubawy i Susza. Więc jeżeli można, to prosiłbym o opinię od razu na wszystkich czterech punktów. Bardzo proszę. Wszystkie cztery projekty
przyjęcie wszystkich czterech projektów uchwały. Ja wierzę jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Na formalność. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Oczywiście głosujemy kolejno. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Iławy upoważnienia do zawarcia umowy z gminą Iława dotyczącego przyjmowania i utrzymywania wszystkich potrzeb z terenu gminy? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. W kolejnym punkcie mamy to samo, tylko dotyczące zawarcia umowy z gminą Luba i dotyczy tylko samych osób. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że powyższą uchwałę również Rada przyjęła jednomyślnie. Kolejna dotyczy gminy Biskup, więc kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Widzę. Stwierdzam, że ten również przyjęła Rada jednomyślnie. I porozumienie z gminą Susz. Kto z Państwa jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednomyślnie. W kolejnym punkcie mamy przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na teren miasta Iławy. Temat był omawiany. Bardzo proszę Państwa Przewodniczących o opinię. Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała treść uchwały złożonej na komisji. Dziękuję. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Komisja oświaty. Pozytywnie jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Przypominam tylko, że głosujemy uchwałę, w której stawki pozostają bez zmian. Wobec tego, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na miasta Iławy wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf. Kolejny punkt dotyczy udzielenia pełnomocnictwa. Projekt był omawiany na posiedzeniach komisji. Bardzo proszę. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała uchwałę pozytywnie, z tym, że 3 głosy były za, 1 przeciw. Dziękuję. Komisja wnosi o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Pozytywnie jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa? Wyżej wymienionym brzmieniu. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się z głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przy 17 głosach za oraz 2 głosach przeciw. Kolejny punkt dotyczy wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. Te skargi uchwały nieco ze sobą łączą. Temat był również omawiany. To proszę Państwa Przewodniczącego. Komisja Rozwoju Gospodarczego przegłosowała pozytywnie, z tym, że 3 głosy za, 1 przeciw. Dziękuję bardzo. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie.
Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze w wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze przy 16 głosach za, 2 głosach przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym. I teraz mamy punkt dotyczący miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok. Projekt był również omawiany na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Pozytywnie jedno głosie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Wstrzymał się od głosu. I stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. Teraz mamy zmianę uchwały w sprawie ustalenia cen i gór za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej. Projekt był również omawiany. Bardzo proszę. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. Dziękuję. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawy. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Bardzo proszę pan. Na komisji obiecałem, wzięli komisję o pytanie, czy mam opinię związku zawodowego. Tak jak mówię, przed sesją wszystkich związków do tych środowisk. Mówiliśmy o PZZ, Solidarności i Kategorii Zawodowskiej. I domyślam się, że to są pozytywne. Tak. W tej kwestii mogło być inaczej. Wyraźnie na należność mieszkańców uchwały. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania ceny usług i przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie, wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. Teraz mamy punkt dotyczący dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej i Ława. Temat drugi projekt był omawiany na posiedzeniach komisji. Bardzo proszę. Uchwała Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie. 3 głosy były za, 1 przeciw. Komisja Problematyki Społecznej wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej w wrześniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości. Przy 17 głosach za, 1 głosie przeciwnym oraz 1 wstrzymującym. Teraz mamy punkt dotyczący dzierżawy lokali przy ulicy Biskupskiej. Projekt był również omawiany i opiniowany na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę o głosowanie. Projekt komisja zaopiniowała pozytywnie. 3 głosy były za, 1 przeciw. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie 1 głos. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani bardzo proszę. Pani Radna jest za. Drogie koleżanki i koledzy radni. Nie będę się przekonywać do racji, bo nasz pan Wiesław Mińczyński ma swoją rację, ja mam swoją rację. Na komisji została wprowadzona błąd, do Państwa również i po
próbowali mieć staliśmy, że nie ma chętnych na siłownię. Chętni są. Mam osobiście, znam osobiście nazwiska konkretnych dwóch osób, które bardzo chętnie przystąpią do konkursu ofert, jeżeli taki nastąpi. Więc w mojej ocenie, robiąc coś z pełną świadomością, udzielając poparcia dla tej uchwały, ponieważ w tym momencie uniemożliwiamy innym mieszkańcom Iławy do stanowego dobra imienia Miejskiego. Powiem tak, miałam co tu niedawno dyskusję z rozmową z panem burmistrzem Kisielic, panem Ruszczukiem, który pokoi mi tutaj powinien właśnie raz o tej odmowie. I pytałam się, jakie jest to u niego. Zakomunikował mi, że ma identyczną sytuację i nigdy w życiu nie pokusiłby się na taką uchwałę. Robi normalnie konkurs ofert, żeby nie być posądzonym na jakieś układy, jakieś pomówienia. W chwili obecnej są takie pomówienia, że właściciel siłowni, który jest u góry, pan Łukasz Kamiński, tak, przepraszam, był kandydatem do Rady Miasta z ramienia burmistrza Marzyńskiego. Przepraszam, takie są pomówienia, że sobie to z panem załatwił. To jest dla mnie chora sytuacja. To jest dla mnie osobiście chora sytuacja. I nie chciałabym, żeby ktokolwiek kiedyś w mieście powiedział, że sobie załatwił to z radnymi. Bo uważam, że linii miejskie powinno być dostępne dla wszystkich mieszkańców Iławy, nie dla wybranych. Umowy na 10 lat powinny być opisywane w sposób wyjątkowy, taka wyjątkowa sytuacja, a my jako radni zauważyłam, że podpisujemy ją w sposób notoryczny. Miałam kolejne wyroki sądu wskazujące, że taka uchwała może być kontrowersyjna i może podlegać dyskusji i należy się odwołać do trybem nadzorczym. I chciałabym Państwu tylko zakomunikować, że ja jestem świadoma tutaj słuchając Was o Waszych głosów, że zgłaszam w trybie nadzorczym, jeżeli zostanie ta uchwała dzisiaj podjęta, to zgłaszam to w trybie nadzorczym, ponieważ ja nie chciałabym pracować w trybie niekomfortu, transparentności. Chciałabym, żeby wszyscy radni to komfort psychiczny pracy w pełnej transparentności, a niestety taka uchwała radzi jakieś głupie podejrzenia i pomówienia. Ja się z nikim nie układam i raczej będzie ze mną trudno się ułożyć. A konkurs ofert jest bardzo dobrym sposobem na, że tak powiem, na brak takich pomówień. I jeżeli obecny właściciel siłowni, a w to wierzę, bo znam osobiście pana Łukasza i wierzę w to, że jest najlepsze, to podczas tego konkursu i tak by wygrał, i tak by wygrał, więc to tylko pozwoli mieć ten komfort na naszej pracy. I więcej nie będę w tym temacie zabierać. Mam konkretne nazwiska osób, jeżeli ktoś jest zainteresowany, one pozwolą mi powiedzieć te nazwiska publicznie, więc mam konkretne dwie osoby, które chcą przystąpić do konkursu ofert. To po pierwsze, a z tego co wiem, zgłaszają się kolejne też osoby do kierownika basenu, więc w ramach tego szumu medialnego zgłosiły się kolejne osoby, więc myślę, że jest coś na rzeczy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Prosił o głos pan radny Przykład. Pan nasuwał się mi jedno pytanie do burmistrza, czy jakieś oferty wpłynęły. Oferty mogą wpłynąć cały czas. No co mi z ofert, które mówi koleżanka radna? Ja mam pytanie, czy takie oferty wpłynęły do Urzędu Miasta bądź do Centrum Sportu. Tak? A jak my nie możemy tutaj rozmawiać o czymś, co nastąpi. Tak? Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jeśli rozmawia, składa ofertę. Jak gdybym był zainteresowany, złożył taką ofertę. Teraz prosił pan burmistrz. No, zanim to pytanie, szanowny, w ten sposób. To jest mieszkańców. Jednym z kolejnych orzekających rozstrzygnięcia przez nas jest prowadzący węgielski. Notabene emocjonalnie w pierwszej linii rodzinnie związane z czołowym działaczem PiS-u. Tak byśmy tak zaczęli to śledzić. Ktoś jest kimś, zawsze wiecznie kandyduje, jest związany, ma jakieś tam poglądy i tak dalej. Dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Sam Łukaszem widziałem się w trakcie wyborów, więcej niż mieliśmy sądzę tego kontaktu. I nie ma to oznaczać, że dla niego jest jakieś przekleństwo, że
że on by ośmielił się ze mną kandydować. No po prostu nie idźmy w jakąś paranoję, to jest raz. I teraz odpowiedz na pytanie menedżera, że ja nie żyję prawdą uliczną i ktoś komuś coś powiedział i się go spotkał. Nikt mi nie złożył żadnego oświadczenia po tej kategorii przedłużenia dzierżawy, czy też przedłużenia, tak, jak najbardziej. Ale pomysłu na to, że mógłby zastąpić dotychczasowych dzierżawców, nic takiego, jeśli chodzi o przepływ do momentu w ratuszu, nie nastąpiło. A u pana Wojtka? Były jakieś przez te lata zgłoszenia, ale to telefoniczne z tego co ja wiem, no zapytanie. Dziękuję panu przewodniczący. Chciałabym poinformować, że do kierownika są były w przeszłości zainteresowane, więc nie ma mowy o tym. Grzegorz, ja cię doskonale rozumiem, że mówimy dopiero o dokumentach i mówimy to jako wiarygodne źródło, ale trudno mówić o tym fakcie w momencie chwili, kiedy tak naprawdę konkurs nie był rozpisany, tak? Jest umowa, i ja jeszcze to zaznaczę, ta umowa z obecnym właścicielem jest aktualna do maja 2019 roku, więc w ogóle nie rozumiem tego posunięcia, bo tłumaczone mi było w ten sposób, że ten przedsiębiorca chce uczynić remont, tak, i mieć pewność, że ten obraz będzie dalszy jego użytkowania. Argumentacja dla mnie słaba, ponieważ tak naprawdę w chwili, kiedy wynajmujemy cokolwiek od kogokolwiek, nigdy nie możemy być pewni bytu tego lokalu. Tak naprawdę to zawsze jest nie nasze, inwestujemy w nie nasze i tylko wykup danego lokalu daje nam prawo rościć tak naprawdę bezpieczeństwo własnego interesu. Ja nie chcę działać na szkodę przedsiębiorcy własnego, żeby była jasność. Ja bym tylko prosiła o pełną transparentność, żeby nigdy nikt nas nie pomówił o to, że sobie coś z nami ktoś załatwia. Jeżeli pan Łukasz jest naprawdę tak dobrym przedsiębiorcą, on na pewno wygra ten konkurs, a my będziemy mieli po prostu czas ręce. A nazwiska naprawdę mogę konkretne podać osobom zainteresowanym. Aż proszę, ale znowu żyjemy w jakimś świecie, gdzie nie ma nic regulacji i tak dalej. Ja pracuję w urzędzie, jestem urzędnikiem, jestem administratywistą. Dla mnie rzeczą materialną jest to, że ktoś złoży oświadczenie wolne. A nie, że ktoś z kimś rozmawiał, może by zdecydował, albo dzwonił, albo może się dowiedzieć. Nie ma to żadnych podstaw, po prostu jest klasycznym. Ja przepraszam pani bardzo. Pani w ten sposób nas wszystkich pomawia o jakieś działanie podstawowe, jest to dla mnie nie do przyjęcia. Wykonujemy naszą czynność, oparcie o przysługę na prawo i tutaj nie ma żadnego błędu, jestem święcie przekonany. Życie to pokaże, bo jak znając panią, to pani na pewno to gdzieś tam zaskarży. Proszę uprzejmie, ja nie widzę żadnego problemu. Proszę, panie burmistrzu, jeżeli nie ma pan żadnego, to czemu pani chce rozpisać konkurs? Wtedy to by się okazało, to nie prawda. Proszę złożyć konkurs ofert. Proszę złożyć konkurs ofert, skoro ofertę złożyć. Dlatego, że to jest miejsce, takie prywatne prowadzenie. Proszę bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz Kozłowski. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest to są dwie drogi, tak, do wyjeżdżania. Albo bezprzetargowa, albo przetargowa. Bezprzetargowa jest drogą zgodną z prawem, tak? Chyba drugie wątpliwości tutaj nie ma. Tak, muszę Państwu, jeśli mogę wejść w słowo, wyjaśnić, że prosiłem o opinię panią radcę. Nie łamiemy prawa. Przysługuje nam prawo podjęcia decyzji i przedłużenia dzierżawy bezprzetargowej. Jeżeli teraz tak zrozumiałam, i tak bywało kiedyś i bywa i pewnie będzie, jeżeli przedsiębiorca, który do tej pory zaznacza, nie znam tego pana, nawet nie wiem, jak się nazywa, żeby już poszedł. I wygląda, to nie wiem. To jest ten pan na górze? Tak. Jeszcze raz pana widzę, ale chodzi mi o to, że proszę państwa, przedsiębiorca, ponosząc do tej pory koszty, tak, chce również dalej inwestować. Jeżeli burmistrz plus kierownik danego obiektu, który ma w zarządzie nasze linie komunalne, nie miał do tej pory żadnych problemów ani ze ściąganością, ani ze świadczeniem w ogóle szeroko pojętej usługi i chce dać dalej stabilizacji tego przedsiębiorcy, bo mówimy też o stabilizacji, tak? Dlaczego zawsze ma nam przyświecać tylko uwaga, a żeby nas nie posądzili, a żeby to? Nie możemy tak podchodzić. Jeżeli ta droga byłaby nielegalną drogą, to wszyscy byśmy byli przeciw. Jeżeli burmistrz i kierownik jednostki ma takie spostrzeżenia, chce dalej, żeby ten przedsiębiorca dalej inwestował,
przedsiębiorca wywiązał się, to dlaczegoż on nie ma więc stabilizacji gospodarki? Dlaczego zaraz raptem mają się znaleźć 5-10 telefonów, bo ktoś posłyszał, że może być umowa na nowo podejmowana i raptem ktoś faktycznie zadzwonił i ma chęć tego. Ja też może mogłam zadzwonić i powiedzieć, że ja chętnie najpierw nie będę prowadzić. Myślę, że ta dyskusja w tym kierunku tej koleżanki Ewy absolutnie jest źle postrzegana. Ja nie czuję się, że ktokolwiek mnie jako radną posądzi o jakikolwiek, no nie wiem jak to nazwać, kunktatorstwo czy cokolwiek. Jest uchwała zgodna, widzę, że pan burmistrz, kierownik jednostki, ja też mówię kierownik jednostki, bo on będzie podpisywał, widzi tą możliwość bezprzetargową i widzi, że ta usługa na tej, tak zrozumiałam, na tym basenie będzie dalej świadczona. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radny Kawalski, tak, proszę bardzo. Ja mam pytanie do pani radcy. Czy to ma, czy fakt, że obecna umowa dzierżawy jest ważna do 2019 roku, nie zapamiętałem, do maja, czy to, że przyspieszamy wydzierżawienie na wydłużeniu tego okresu, ma to zdarzenie, żebyśmy potem nie byli posądzeni o to, że zadziałaliśmy nie tak, że ktoś mógł złożyć, mógł być rozpisany konkurs, ktoś mógł złożyć oferty? Proszę. Zgodnie z przepisem powołuje się na 37, to jest zawarte, jest to może dostępne z nieruchomościami. Ale może do mikrofonu proszę. Nie jestem. Tak jak powiedziałam przed chwileczką, powołuje się na przepis ustawy artykuł 37 ust. 4 ustawy o dostawcy nieruchomościami. Z tego przepisu nie wynika, czy nie wynika, kiedy ma się zakończyć obecna umowa, jaka jest partem z gminą miejską i ławę. To też jest przepis tylko stanowi o tym, że Rada Miejska i Rada Miejska, ogólnie z przepisu nie wynika, że będzie Rada Miejska i ławę oczywiście, natomiast, że Rada Miejska może taką decyzję podjąć odnośnie wyrażenia zgody na podjęcie, na podpisanie umowy w zakresie dzierżawy nieruchomości bądź użytkowania nieruchomości bądź najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. Lub na czas, nawet tym się mówi w przepisie, na czas nieoznaczony. Także z przepisu nie wynika, kiedy ta umowa konkretnie ma się kończyć. Także tak to wynika. No, umowa spełniała wszystkie. Ale zaraz, nie ma wszystkie. Przepis dopuszcza podjęcie przez Radę Miejską pracy decyzji. Bardzo proszę pani radna, nie przeszkadzajcie w tej chwili. Powiem więcej, że na odstąpieniu z systemu przetargowego ten przepis do 2010 roku był inaczej skonstruowany. Rzeczywiście wcześniej była wzmianka w tym przepisie o tym, że on się odnosił do odpowiedniego stosowania ustępu pierwszego tego przepisu, natomiast od 2010 roku ten przepis uległ zmianie i obecny przepis, jak i orzecznictwo wskazuje na to, na jednoznaczne takie sformułowanie, że nada, że w sumie podjęcie decyzji odnośnie tego, że możliwe jest zawarcie umowy dzierżawy bądź najmu bądź użytkowania zależy tylko i wyłącznie od decyzji Rady Miejskiej. Także to jest suwerenna decyzja Rady Miejskiej, jak ona do tego tematu podejdzie. Jeszcze może tylko wspomnę o jednym argumencie za powyższym, o czym powiedziałam, że do intencją ustawodawcy zmieniającego tą ustawę w 2009 roku nastąpiła zmiana tego ustępu w 2009 roku, ta zmiana obowiązuje od 2010 roku. Intencją ustawodawcy wówczas było właśnie to, żeby właśnie nie było tych wątpliwości związanych z tym, czy Rada Miejska, czy w ogóle może podjąć tego rodzaju decyzję, czy koniecznie jest postępowanie przetargowe, jak to było wcześniej. Wcześniej rzeczywiście przepisy nazywały na temacie możliwości obecnie tych wątpliwości po zmianie tego przepisu już jakby nie ma. Także
To jest tylko decyzja, jak powiedziałam przed chwileczką, decyzja, czy taką decyzję podejmie, czy nie. Ale nie ma znaczenia, kiedy ta umowa, obecna umowa, kiedy ona się kończy. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam pytanie, może to pan burmistrza bardziej. Czy gdybyśmy mieli ogłoszony przetarg, konkurs, przepraszam, to mogłyby być większe wpływy, czy ktoś nam nie zarzuci, że byłby większy wpływ do kasy miasta, większy czynsz dzierżawny i tak dalej, że niejako potem możemy się spotkać z zarzutem, że żeśmy się zaniechali naszą pewną. Pod uwagę te potrzeby miasta, jakie są. Koszty utrzymania basenu. Jasne. Tamta cena dzierżawy jest ustabilizowana, ją jakby wyznaczyło życie. To jest raz. Mówił to dyrektor Centrum Sportu na komisjach, że było mnóstwo złych doświadczeń, kiedy na początku wchodzili tam dzierżawcy. I to wygląda w ten sposób, że doczekaliśmy się jakoś stabilnego. Ja nie jestem miłośnikiem śrubowania, ile się da dzierżaw przede wszystkim, bo to się może zawsze się skończyć. Tak zwana spontaniczne uczestnictwo w przetargu po to, żeby tylko taki obiekt dostać, może się skończyć źle po prostu. W związku z tym nie widzimy potrzeby, zresztą to być może jest po naszej negocjacji dyrektora, co do ceny. Zobaczymy. Tutaj tylko chodzi o to, żeby przyzwolić na 10-letnią dzierżawę, której do tej pory tylko tylko obiekty dzierżawi. Ale poziomu dzierżawy ja nie przesądzam absolutnie. Zalecam ostrożność też i negocjatorom, dlatego że bardzo łatwo jest wydać dziecko. Jeszcze proszę, bo głos pan na tym przykładzie. Ja chciałbym dopowiedzieć do tego tutaj w odpowiedzi dla pana kolegi Jarnego, że ostatnio mówił się, z tego co pamiętam, siłownia została przekazana dzierżawcy chyba w czwartym konkursie, czy w trzecim. Więc to nie było tak, że od razu byli chętni na siłownię, tylko to był bodajże trzeci albo czwarty konkurs. Proszę. Przepraszam, czy pan dyrektor sportu jest mi w stanie powiedzieć, jak jest wysokość dzierżawy tego lokalu? Tak, orientacyjnie. A, może pan właściciel? Nie wiem, czy to coś wnosi do sprawy. To nie jest też tajemnica rządowa, przepraszam bardzo. To nie jest tajemnica. To jeszcze mam pytanie, czy ja mogę na chwilę chociaż zabrać głos? Nie wiem, przykro. Myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat. Ja mogę za chwilę. Proszę bardzo, pan radny. Ja mam tylko jedno doświadczenie, bo jak zakładałem świetlicę, to z PRSS-ami właśnie ten błąd zrobiłem, co ten pan nie chce popełnić błędu. Nie podpisałem umowy właśnie na 9 czy 10 lat. A teraz w tej chwili na przykład świetlice są mi zamknięte. Dlatego, że oni mają inne perspektywy. Ja jestem za, co gościu chce. Tym bardziej, że kurde, on ma w SAT włożyć pieniądze jeszcze swoje. I moje jest takie zdanie, nie? Że dla przedsiębiorcy to jest bardzo ważne, żeby on się mógł zabezpieczyć, nie? Bo on nie będzie sponsorem miasta. No, bo urządzenia kosztuje, tak? Które on zainwestuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dzierżawy lokali przy ulicy Biskupskiej? Kto jest za? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Kto wykonał? Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy lokali przy ulicy Biskupskiej 17 głosami za oraz 2 głosami przeciw. Kolejny punkt dotyczy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miejskiej. Uchwała projektu również omawiany na uczelni. Bardzo proszę o to. Komisja Rozwoju Gospodarczego przegłosowała pozytywnie, w tym 3 głosy za i 1 przeciw. Dziękuję. Komisja wnosi o przyjęcie też.
Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości szanujących losem gminy miejskiej Ława w wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Nie widzę. Przepraszam. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę 18 głosami za i przy jednym głosie przeciw. Kolejny punkt dotyczy oddania użytkowania nieruchomości położonej przy Alei Jana Pawła II. Projekt również był omawiany na komisji. Bardzo proszę. Podobnie jak poprzednia uchwała przegłosowano projekt uchwały pozytywnie, w tym przy za jeden wstrzymujący. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie jedną głosie. Dziękuję. Nie widzę tędy do dyskusji, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie oddania użytkowania nieruchomości położonej przy Alei Jana Pawła II wyżej wymienionym? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę 18 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. Kolejny punkt dotyczy rocznego programu współpracy miasta i Ławy z organizacjami pozarządowymi. To ten punkt, który wprowadziliśmy dzisiaj do porządku. Projekt był omawiany na komisjach. Bardzo proszę o opinię. Projekt został przegłosowany pozytywnie jednogłośnie, z tym, że z zastosowaniem zapisów w samym programie i jego związek tego programu z projektem budżetu. Państwo wszyscy jako radni dostaliście nowe projekty, więc jest to wzrokowo pasowane. Zapisy w tym programie rocznym są prawidłowe i zmiany w projekcie autopoprawka Państwa przy akceptacji burmistrza będą tylko przesunięcia. Także wszystko jest jakby. Dziękuję bardzo. Komisja, proszę o przyjęcie poprawki. Dziękuję. Komisja oświaceń. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Drobne zmiany były, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy miasta i Ławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. Widzę, że tym samym wyczerpaliśmy ten nasz porządek uchwałodawczy. Proszę Państwa, że ogłosimy sobie przerwę. Jest prośba do godziny 13, żebyśmy chociaż zrobili, bo to będzie w imieniu naszych dwóch kolegów Janusza, którego już było, Jędrzeja, którego się zbliża, w imieniu własnym i Państwa, szanownym kolegom, najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz satysfakcji wykonywanej pracy, a w ich imieniu Państwa zaproszę na kawę i cerwisko. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie z działalności międzyrządowej. Materiały w tej sprawie Państwo otrzymaliście. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania, wyjaśnienie, bardzo proszę udzielamy. Może na rozporządzenie, ponieważ to uchwała, które Państwo otrzymali, przy informacji, która dotyczy budżetu obywatelskiego w kadrze GŁOM, mają Państwo napisane, że z 7 projektów 2 zostało odrzucone, a 4, a 5 zostało przekazane do weryfikacji merytorycznej, a to jest, że 3 zostały odrzucone, a 4 do weryfikacji merytorycznej. Jako uzupełnienie można też powiedzieć, że dzisiaj ukaże się lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację merytoryczną. Nie widzę pytań, w związku z tym przechodzimy do kolejnych punktów. W kolejnym punkcie mamy interpelację i zapytanie radny. W okresie międzysesyjnym wpłynęły trzy interpelacje pani radnej Danuty Zaszewskiej z prośbą o odpowiedź pisemną. Na dwa z nich już odpowiedź wpłynęła. Mogę Państwu powiedzieć, że dotyczyły
głos. Jedno dotyczy prośbę mieszkańców ulicy Biskupskiej dotyczącej poprawy drogi leśnej do Znania oraz no, pojawił się problem zalania parkietów hali Nowoskoportowej. No i w tej sprawie pytanie pani wiceprzewodniczącej o ponoszenie odpowiedzialności. Tak, poza tym punktem dotyczącym na której to nie było, pani Ania dostała już odpowiedź. No i bardzo proszę. Jest to pytanie. Proszę bardzo, pani wiceprzewodnicząca. Ja to taka trochę kontynuuję, panie burmistrzu. Nie wiem, jaka jest odpowiedź, bo jeszcze nie jest mieszkała. Ale chciałam pana zapytać, czy ktoś z urzędników tam był oglądał te kontenery, w jakim stanie technicznym one się znajdują? Czy po tych dwóch latach tak już nie stanie? Czy to będzie się nadawało dalej użyć? To jest chyba, że jesteśmy przy stanie. No ja należę o kontenery, potem jeszcze o coś zapytam. No to proszę pytać od razu. A druga sprawa to nie do pana burmistrza, tylko widzę, że jest tutaj przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta. Jest opiekun Młodzieżowej Rady Miasta. Nikt z nas nie miał zaproszenia na tą wielką imprezę, którą podjęliście. Wyglądałam tylko to na info i na innych stronach naszych. Chciałam się zapytać, jakie młodzi radni wyciągnęli wnioski z tego spotkania? Czy może ktoś, przede wszystkim młody człowiek, który tu jest, co by nam może więcej powiedział na temat efektów z tego spotkania, wymiany zdarzeń, czegokolwiek. Ponieważ to było wielką pompą, na wielką skalę widzę, jakieś specjalne jednostki młode przyjechały, młode ludzi, przyszli politycy prawdopodobnie. Nie? Ja bardzo proszę za chwilę, bo proszę o odpowiedź, nie mogę tego młodego człowieka wstrzymać. I tylko się dobrze. No. Ja mam tego. No. To proszę, bo nie udzielę. Przecież odpowiedzi będą w następnym punkcie. Proszę bardzo, pan radny Kowalski. Panie burmistrzu, mam pytanie co do mojego wcześniej zadanego pytania już ze dwa miesiące temu chyba na sesji na temat braku znaku ograniczenia prędkości na ulicy Szeptyckiego jadąc od kościoła grekokatolickiego wkręcie w prawą stronę na tym łuku. Od strony Rąsa jest znak, było ograniczenie prędkości 30 na godzinę. Nie wiem czemu ten znak został zdjęty z drugiej strony. I czy coś w tym temacie się zadziało lub zadzieje w najbliższym czasie? Dziękuję. Pani radna, panie burmistrzu, ja w imieniu moich mieszkańców miasta, jak również redaktora naczelnego Kuryla Jurskiego, zwracam się z prośbą do bieżącego Wydziału Utrzymania o uporządkowanie terenu tuż przy wejściu na tak zwaną starówkę. Są tam drzewa już takiej wysokości, że osoby z zewnątrz zrobiły sobie szał miejski z tych drzew. Jest ciemno. Przede wszystkim bardzo proszę o doświetlenie tego miejsca, ponieważ jest tylko jedna krzesła żarówka. Jest tam ciemno i o uporządkowanie tego terenu, jeżeli chodzi o ten drzewo-sanczu, no to ciężko nazwać. Od dawna nic nie dzieje się tam w tym temacie. Po prostu bardzo jest teraz niestetyczne i jest ciemno na starówce, jak się chodzi, jest po prostu ciemno. Nie widzę więcej pytań. Proszę bardzo, pan radny, choć nie widzę świadomości. Lewy. No lewy. Proszę bardzo. To nie będzie zapytanie, a nie interpelacja, ale zacznę od tyłu. Pan burmistrz, bardzo proszę. Jestem atakowany o tak zwaną ulicę Łąkową, która czeka podobno już trzecią kadencję. Ale ja bardzo z uśmiechem z panem tą rozmawiałem, bo tak trzeba. No, proszę pani, ja jak na Rolno 20 się wprowadziłem, to po 12 latach moja ulica dopiero była uporządkowana. Także jest dodatkowa prośba, co w tym temacie pan burmistrz
wymyślił i tak dalej. Ale teraz jest coś zupełnie innego. Od ostatniej sesji było przegłosowanie tak zwanej ustawy Dobrze, niech tak będzie. Po prostu zgotowca na profesora Pietrzewskiego. To, co wiem od wojewody, to znaczy się od urzędu naszego, że ulica została zatwierdzona. I tutaj bardzo gorące podziękowanie dla burmistrza, dla rady, głosujących, ale i nawet tych, którzy nie zagłosowali, bo nie zdali profesora. Mój brat bardzo serdecznie, empatycznie się odniósł i kazał przeze mnie wygłosić właśnie to podziękowanie. Mój brat był gorącym zwolennikiem pana profesora, zresztą tak jak ja, jego ideologii i jego postaw. Także na tym chciałbym skończyć. Proszę tylko odpowiedź na temat wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu odpowiedzi. Bardzo proszę. Może najpierw ten młody członek chodzi. Młodemu człowiekowi to nie na wszystkich jeszcze raz. Nazywam się Bartosz Lejak, jestem właśnie radnym młodzieżowy Rady Miasta, jestem na Mączowa. I odpowiadając na pytanie zgłoszenia w swojej konferencji, odpowiadam, że no już chyba sam nie wiem co powiedzieć, bo myślałem, że takie zgłoszenia wpłynęły i to ja nie byłem organizatorem tego, jednakże mogę powiedzieć, że konferencja dotyczyła przyszłości partycypacji obywatelskiej młodych. I wymienialiśmy się tam doświadczeniami. Sam osobiście zabieram głos właśnie w imieniu Młodzieży Rady Miasta Iława. I aktualnie także mogę powiedzieć tutaj, że jestem dzisiaj, odbędzie się właśnie sesja Młodzieży Rady Miasta i że jestem właśnie kandydatem na, ponieważ jest zmiana przewodniczącego, nasz przewodniczący złożył mandat i jestem właśnie kandydatem. I czy może ktoś jeszcze z radnych, jeżeli jest czas, ma jakieś pytanie dotyczące Rady Młodzieżowej Rady Miasta? Ja bym się chciała zapytać, czy można przyjść na naszą sesję? Oczywiście, że tak. Wszyscy przyjęte pewnie. Ja bym był bardzo proszę rada, tylko udział konferencji na samym początku, ale jedna rzecz, która mi uderzyła, więc pojawia się na dziewięcie, to taka wielka tęsknota za tym, żeby ich nie wciągać, nie czynić z ich narzędzia politycznego i nie wciągać jakiejkolwiek gry politycznej, co mnie bardzo zaimponowało, bardzo się spodobało. Także nie są to wszyscy młodzi politycy, tylko działacze o charakterze obywatelskim, samorządowym. Bardzo proszę, żeby to zostało wyraźnie artykułowane. Czy kolega podziela mi to? Tak. Jeszcze mogę uzupełnić, że mam tutaj właśnie taką rozpiskę, co się tam działo i tematami konferencji panelów były następujące. Sens uczestnictwa obywatelskiego młodych ludzi, wpływ i moc młodych, sesja do wywiadów praktycznych wymian doświadczeń, jak wspierać młodych w zaangażowaniu publicznym, polityka młodzieżowa, a polityki rozwoju społeczności, miast i regionów, zaangażowanie obywatelskie i polityki. I na konferencji nie byli tylko Rady Młodzieżowej Rady Miasta Iława, ale byli także innych miast. Gościem, którego co mnie bardzo zaciekawiło, mogę powiedzieć, że był Tymoteusz Radzik. On jest nominowany do Dziecięcego Nobla. Jest doradcą przy ministrze edukacji. I to chyba tylko jeszcze to chyba wszystko. Czy ktoś może jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę Pani. Jeszcze może ja do sądu zdania. Chciałam tylko powiedzieć, że nasz młody kolega Franklin jest również członkiem zespołu transportu drogowego. Czy nie w tym zespole uczestniczy. Na każdym posadzie u nas jest, także taki nagrodę przyszły z samorządu. Bardzo się cieszymy. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Działu Promocji. Jeszcze tłumaczyć zaproszeń, że Pan był organizatorem tej młodzieży, to Fundacja Zjist Polonów z Warszawy. Wybór był między Wrocławiem, Wrocławią, a Iławą i to akurat wszystko odpowiedź pana burmistrza była na ofertę złożoną przez takie forum.
polskie, że to ten projekt w Ławie został przyjęty bardzo pozytywnie. Zaproszenie nikt nie wysyłał, można było się zapisać na forum młodzieży, także parę osób z Ławy się zapisało. Jeśli chodzi o szkołę, to radni młodzieżówki mieli się wykazać sami, żeby przyciągnąć swoich kolegów, nauczycieli na tą konferencję, na to wydarzenie, na poszczególne panele dyskusyjne. I to miało też miejsce. Powiem, Bartek jest jeden z najbardziej zaangażowanych młodych radnych, najmłodszych, który się stawiał. Także z jego szkoły to była pani profesor samorządu wszystkiego, która zabrała ze sobą jeszcze młodszych uczniów od Bartka. Była otwarta konferencja, mogło się zapisać, specjalnie zaproszenie nie wysyłała fundacja do nikogo. Było to spotkanie głównie dla młodych ludzi, o młodych ludziach i co ważne, z tymi młodymi ludźmi. Także było bardzo pozytywnie przyjęte. Z najdalszych miejsc, z Zielona Góra chyba są przyjechali młodzi ludzie. Także jeśli chodzi o ich wrażenia, może dzisiaj na sesji, oni dzisiaj mają 15-15 sesję, można ich zapytać o wrażenia i co z tego wyniesie, co im wydało. Jeżeli jest ktoś zainteresowany zobaczeniem mojej wypowiedzi na konferencji, to mam osobiście nagrany, także mogę pokazać po sesji. Proszę bardzo, pan burmistrz dalej udziela nam. Kontenery, ja nie wiem, czy ją pokażę, tutaj jest odnotowane, ale na nim jest dodatek. Zadawałem najmniejszy to prasy, jak ja to budowałem. Więc powiem w ten sposób. Stoją gotówkie, czyściutkie, czekają na to, żeby je zainstalować. Dla nas o tyle to jest istotne, że jeżeli wygramy w znaczeniu w sądzie administracyjnym, to zamontujemy kontenery po starej cenie i starego prawa. A to jest dla nas bardzo istotne, bo nowe kontenery są już niestety droższe. W ten sposób. I tyle mam w tej sprawie do powiedzenia. Wszystko się toczy na kasę. Jeżeli oczywiście nie wygramy, to wtedy będziemy musieli bardziej ucierpieć, żebyśmy nowe przepisy prawo wprowadzane i oczywiście wtedy będziemy podrywali nowego programu przestrzennego. Także ten temat zostanie definitywnie załatwiony w roku 2018. I tak mniej więcej to brzmi w odpowiedzi, ona jest bardzo zbudowana, bo sobie też krok po kroku. Młodzieżowa Rada Miasta rozumie, że dostała to wyczerpanie, jeśli chodzi o wszystkie informacje. Znak prędkości na ulicy Szefickiego kolei otrzyma umowę 25 listopada w sobotę w Mariaciu, myślę, że nic obecnie nie zadaje pytania. Także. No ale to odpowiemy na piśmie. Pani Ewa Jackowska, ja się tym zainteresuję, ja nic nie widziałem, że ten drzewostan jest taki w fatalnym stanie, że ciemno na starówce, po prostu się tym zainteresuję. Jeżeli chodzi o pana Tomka Ruchowicza, z Antoniem Wieszewskim, pani pewno nie miała tego zaszczytu i szczęścia spotkać pana Antoniego Wieszewskiego, ja zawsze tylko o nim słyszałem. I no, z tego co słyszę, to ma ogromne tutaj wsparcie i to jeszcze bardziej on świadczy dobrze, jeśli chodzi o jego życiorys. Dobrze się stało, że przy tej uchwale jeszcze nie było majstrowania jeszcze nie byłem. Pamiętajmy, że przytomnie to nazwisko zgłosiła pani Ania Zakrzewska, tak sobie przypomniała na sesji. Tak. Dobrze. I teraz ulica Łukowa. O ulicę Łukową byśmy się pytał pan radny Sochacki. Ja powiem w ten sposób. No ja czuję trochę tak nazwisko zdezorientowany. Mi się wydaje, że po raz pierwszy się zajęliśmy ulicą Łukową na poważnie. Pierwsze, najpierw za 30 tysięcy złotych wykorytowaliśmy część najbardziej zagrożoną, w sensie dojazdu, szczególnie do tych nowych posesji. Ruch drugi, jaki wykonaliśmy w tak ciężkiej sytuacji, gdzie mamy mnóstwo przedsięwzięć o charakterze środków europejskich, zwrócił po prostu mojej dokumentacji. Ta dokumentacja w przyszłym roku, bodajże w pierwszym kwartale albo w pierwszym półroczu, mówię to z pamięci, zostanie dopełniona, wykonana. Kolejny ruch to jest po prostu już nakład inwestycyjny konkretny, ale w 2018 roku, no tak to Państwo wiemy, że robimy dokumentację, łapiemy oddech. Taki był los tej nieszczęsnej inwestycji Piratu, gdzie najpierw dzieliliśmy prawa własności, później zrobiliśmy dokumentację, a teraz do czerwca 2018 na duże obrazie pani Zakrzewski zostanie definitywnie wykończona. Jest zrobiona, później jest umowa, jest wykonawca, jest wszystko przesądzone. Także ja bym prosił o odrobinę cierpliwości i zaufania. To nie jest tak, że my odpychamy temat prawo, bo tylko wyzyskujemy na zasadzie taki, byle tam wyborców manewrować. Robimy, ile się da, byle to wcisnąć i pchać do przodu. Ja mam jeszcze jedno pytanie.
Ja mam słaby słuch. Mógłby pan burmistrz powtórzyć, do kiedy ta ulica Sybiraku będzie na pewno zrobiona? To już nie wynika z moich deklaracji i chcieństwa. To wynika z umowy podpisanej z wykonawcą i z przetargu, który został rozstrzygnięty. Czerwiec 2018 będzie przepiękna ulica Sybiraku i dzieło uznane za zakończone. Jeszcze zjazd znaku przy ulicy Strzeleckiego, nic mówił, że tak. Proszę Państwa, w kolejnym punkcie powinny być wnioski mieszkańców. Po chwili obecnej niech płyną wniosek mieszkańca z prośbą o zabranie głosu na sesji paragrafu 21 ust. 1 3 regulaminu Rady Miejskiej. Komunikat i oświadczenie. Kolejne spostrzeżenie z uroczystości miejskich. Mówi pan o niepodległości. Chciałbym pogratulować pani Ewie Wiśniewskiej tak fajnie dobranych punktów programu, które podnosiły na mnie tego święta. Po pierwsze, dziękuję również ten cynie, że bardzo krótko mówi, tym razem na cmentarzu też, ale było wszystko, co trzeba. Natomiast kościele przepięknie ten on zaśpiewał, a pomszy szczególnie tą pierwszą brygadę i nie tylko, ale w czasie mszy wspomagał go Robert. Nawet rozmawiamy z proboszczem Kotkiem i zatrudnił go na poeta. Natomiast jeszcze teraz na poważnie do uroczystości w Pinie. Bardzo sympatycznie zaprzyjaźniona kiedyś z inną, jedną z najlepszych szkół średnich, szkoła żeromskiego. Bardzo sympatyczny program dawał tam, jak zwykle, młodszy kolega Stanisław Korzuchowski. To bomba, wspaniale to zrobił. No i mówię jeszcze raz, podkreślam, że to naprawdę było ładne podkreślenie tej doniosłości. Pani Mariola odpowiada, żeby odnieść się jeszcze do jej rzeczy. Ja na specjalnie nie należę do PR-owców i to jest chyba moja największa wada, jeżeli chodzi o bycie w tej funkcji. Tym niemniej musimy odnotować fakt, że 30 listopada podpisujemy umowę z panem marszałkiem na temat inwestycji wymarzonej. My czekaliśmy, żeśmy się uda. Przeprowadziliśmy ją od początku do końca w sensie ogłoszenia konkursu architektonicznego, później wyboru projektanta. To wszystko było bardzo tak o błyskawicznym tempie czynione i z takim przerażeniem patrzyliśmy, czy zdążymy z tym kalendarzem, jeśli chodzi o konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski. Wszystko skończyło się szczęśliwie, teraz nas czeka mitręga wykonania tej inwestycji. Mówię o węźle i rozstrzygnięciu wykonanym przy dworcu. Naprawdę proszę mi wierzyć, że na przykład tych dwóch osamotnionych rąk, które są na wysokości Urzędu Skarbowego, się to zawsze wywoływało określone emocje, na przykład jak oddalone, regionalne inwestycje, to wszystko się toczy tak, jak się powinno toczyć. Teraz wypełniamy treścią teren między budynkiem dworca, a tymi dwoma rądami i to będzie niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia mieszkańców, a ponadto dodatkowym elementem tego projektu jest wymiana taboru autobusowego na 9 autobusów z E6. I powiem Państwu, że jeszcze czynimy wyścig o szkółkę żeglarską na wysokości płaty komaryjnej i tak zwane miękkie projekty. Dzisiaj była o tym mowa na wyposażenie tego Centrum Aktywności Społecznej na Wicji Jasińskiej, czyli poprzemysłowej. I to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i wszystko nam jakoś tak fajnie wychodzi, z tego cyklu się bardzo cieszę, bo to też również jest elastyczny świat, którzy dostosowują się do zmian w budżecie, wszystko to przyjmują i to jest nasze wspólne dzieło. Proszę o tym pamiętać. Dziękuję. 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 Prosił pan radny Zaborowski. Ale do tego tematu. Jeszcze zanim pan Młodek, powiem jeszcze jedna rzecz. My mamy jeszcze na Podolecie za naszą bibliotekę naszą i tą weterana, gdzie kiedy będzie rozstrzygnięcie konkursu technicznego, tak głos na Smajowi, bo to się wszystko też dzieje. Mamy nadzieję, że powtórzymy taką samą sytuację jak z tym terenem przy dworcu. Tak, to jest trzeci konkurs architektoniczny, który ogłosiliśmy w tej kadencji, więc
tam jest termodalny, trzeci to jest właśnie biblioteka i 28 dnia termin składania prac konkursowych, bo potem zaczyna obrady jury konkursu i mamy nadzieję, że no, wybrać tego przejawu długo, że w przeciągu 2 tygodni uporamy się i będą znane wyniki konkursu. Czy ja do tego... Muszę zapytać pana radnego Dobrowskiego. Tak, tak, proszę. Ja jestem z pytaniem do tego, co pan mówił, bo jeszcze w budżecie nie mamy, czyli będzie wniesiona poprawka, tak? W związku z tym teraz... I tutaj do tego sposobu zagospodarowania już jest taka prośba, wniosek użytkowników, okazuje się, że ten dodatkowy, ta dodatkowa powierzchnia, która jest już teraz parkingiem, ale sam widzimy zresztą przejeżdżając nam, że i ona jest tak, w takiej postaci ujęta powierzchniowo oczywiście w tym nowym projekcie. Jest taka propozycja, żeby bliżej do stacji gazowej, tam przynajmniej o 20 miejsc parkingowych czy 30 się przebyliśmy mamy, to znaczy jest ogłoszony przetarg, jest projekt, tak. Natomiast to, co mówi Włodek, nie wyklucza tak zwanej przyszłości, czyli zawsze możemy pomyśleć, co tam jeszcze w roku można, nie naruszając trwałości projektu, dobudować. Ja to traktuję jako głos, jako sygnał, natomiast musimy się też zgłosić w okresie opracowania, jak aplikowaliśmy. Proszę bardzo, pan ostatnio byłem bardzo tego zaskoczony, spacerując po rejestru. Trafiłem na łącznik łączący ulicę Gdańską i ulicę Kremińską. Chcę podziękować imieniu mieszkańców. Naprawdę jest ekstra. Nie będzie już zalewało tych mieszkańców. Także bardzo dziękuję. I chcę jeszcze powiedzieć, że no, niestety jeszcze czekają takie uliczki jak Jałtowska, Sztumska, Gruznicka, o której pisałem. Także mam nadzieję, że też doczekam się do końca kadencji, żeby to usłyszało. W każdym razie dziękuję bardzo za to. Następny łącznik, tam planujemy robić, to jest łącznik w innej postaci, nazwa się chodzi ulicami. To jest chyba Gdańska, tak. I chcemy zrobić takie place krążycone przy ulicy Zdrowiejskiej. W sensie na razie dokumentacji. My w ogóle przyjęliśmy takie założenie, że próbujemy w tym bardzo ciężkim budżecie, przy tak wielkich inwestycjach, przepychać na każdym osiedlu chociaż jedną ulicę albo łącznik w zasadzie sygnalowania tego najpierw dokumentacji o tym wykonawstwem. Mamy projekcie budżetu w Górno, to jest rejon dotyczący osiedla Koszulówna, tam tutaj od strony Złotowskiej. Mamy ulicę Łącznik Wiśniowa, jeżeli chodzi o Ostrócką, ale wiem, że radni próbowali na nią zamienić na inną. Ja nie widzę problemu, żeby w ramach jednego pracowania, ale dotyczące tej samej geografii, tak tego samego osiedla. I staramy się w każdej dzielnicy coś zrobić, żeby ludzie mieli wyraźny sygnał, że nie odpuszczamy. Natomiast jest to najtrudniej jak może być z uwagi na to, jakie mamy przesilenie budżetowe związane ze świętami europejskimi. Jeśli chcą zapytać pana burmistrza, na wyraźnie, czy pan panu wie? Na drugą się zrobiliśmy siłownie zewnętrzne, chcę państwu powiedzieć, może to przedwczesne, 4 projekty, jakie dzisiaj ja nie powiem, które i dlaczego, ale są rozrzucone, mówię o budżecie obywatelskim, rozrzucone po całej geografii miasta i można się bardzo fajnie zaangażować, żeby akurat wyzyskać swój projekt, ale jest taką również na Podlasiu, także nie widzę żadnego problemu. My jeszcze w ulicy, tym dużo obiecywaliśmy jeszcze w ulicy 1 maja o ścianę lasu, o ten ośrodek sportów zimowych i o rekreację w lecie. My tylko dlatego się tam wstrzymujemy, bo czekamy na zmianę planu przestrzennego. Nie możemy nic tam zacząć robić, żadnej koncepcji ani dokumentacji, dopóki nie zmienimy planu przestrzennego, a z tym się borykamy. Natomiast to jest też do wykonania absolutnie, bo ta część miasta na to absolutnie zasługuje. I tak sobie to powiedzieliśmy wyraźnie, w tym kierunku absolutnie będziemy też szli. Między innymi dlatego przenieśliśmy ulicę 1 maja od 1 stycznia. Ta informacja bardzo cieszy Łopotka, bo on na Podleśniu mieszka. Dokładnie. Proszę bardzo, oświadczenie. Nie wiem, czy to poświadczenie w komunikatach, ale myślę, że to jest też odpowiedź innych radnych. Czy do następnej wspólnej komisji odnośnie budżetu
Pani Przewodnicząca, otrzymalibyśmy informacje o wnioskach złożonych do, o realizacji wniosków złożonych do budżetu wśród mieszkańców i radnych, bo to jest też ważna informacja dla nas, dla radnych, tak? Do dyskusji, bo dzisiaj mieliśmy prawa dyskusji, a tak naprawdę chcielibyśmy podyskutować też w oparciu o nasze wspólne wnioski, tak? To co wspomniałem, na dzień dzisiejszy nie mam tej wiedzy. To nie, uwaga, nie do mnie, tylko do pana burmistrza, z tym, że z tego co pamiętam w poprzednich latach zwyczajowo było tak, że po prostu no, nie uzyskiwały one akceptacji, jeżeli nie znalazły się w budżecie. Natomiast informacje o nich, no to bardzo proszę, jeżeli pani rada oczywiście tak. Ja może być ściśle, ja wiem, co mam tak. Z bieżącego wydziału te, które nie zostały. I trudno mi jest spojrzeć na kwotę, która jest przeznaczona na bieżące utrzymanie, co tam jest mojego, tak? Pani burmistrz, co? Ja powiem tylko w ten sposób, że dla mnie najbardziej istotne jest to, że wszystkie wnioski, no może tam nieliczne, ale one są wszystkie słuszne, absolutnie. Ja nie kwestionowałem tego, czy jakiś tam wniosek ma większy sens, czy mniejszy, bo wszystkie mają sens. Tylko to jest tak, jak w budżecie to mogą każdego z nas oddzielnie. No, kupiłbym wieś, bo pieniądze gdzieś, także z tego stanu ustanowego. Ja nie wiem, Państwo mam odpowiadać. Ja uznaję wszystkie wnioski za słuszne, za bardzo potrzebne i ważne, ale poruszamy się kwestie radne, to nam tak pozwolić ten społeczny budżet. Może jeszcze ja uzupełnię, jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie, to nie będzie z imieniem nazwiska napisane, co w ramach bieżącego utrzymania jest robione, bo są paragrafy, które mówią, że na utrzymanie zieleni jest tyle i tyle. I nie ma tam wyszczególnione co. I nie znajdzie Pani takiej informacji w budżecie, co w ramach tej zieleni będzie brało. Na przykład, że to nie ma. To jest nawiązanie. Pani sekretarz, bo teraz mówię do Pani jako Pani sekretarz. Wnioski i odpowiedzi mieszkańców, tak, do budżetu miasta w zeszłym roku specjalnie sprawdziono. Na stronie internetowej zostało zawarte 29 lutego 2017 roku, a plan projektu budżetu był przyświetlany w grudniu. Czy naprawdę wielkim problemem jest dostarczanie informacji radnych, takie zestawienie, które Państwo i tak musicie udostępnić na stronie NIK-owskiej, udostępnić na przykład obradami na budżetach. Przecież tam jest nic skomplikowanego, żeby rady widzieli, czy jego wniosek został zrealizowany, bo to też w jakiś tam sposób mamy spojrzenie na budżet, a to chyba te mieszkańcy chyba też mają prawo wiedzieć, czy ich wniosek został poparty, czy nie. Wnioski zostały opuszczone na stronie, jeśli nie trudno myślę, że najprostsze rozwiązanie miała chwili radni do wnioski najszybciej podróżnie, czyli wnioski zostały przesunięte czy nie. Projekt budżetu jest zrobiony. Jeżeli radny złożył wniosek, to wie, czy jego wniosek został uwzględniony. Pani burmistrz, ja proszę Państwa, z komunikatów, które jeszcze z informacji Państwu do przekazania wpłynęły do nas różnego typu. Wnioski między innymi, ja posiłkowałem się poszczególnymi branżowymi komisjami proszące opinię, między innymi dotyczącą przystąpienia jako członek wspierający zarząd oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Komisja Problematyki Społecznej negatywnie opiniuje propozycję przystąpienia gminy miejskiej Biławy na członka wspierającego zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Chodziło tam po prostu o wspieranie finansowe. Kolejna dotyczyła utworzenia Muzeum w Biławie. Tu wypowiedziała się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. I komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańca dotyczący ustanowienia Muzeum Wojskowego i Motoryzacji. No, wiąże się to z oczywiście przekazaniem terenu, a to będziemy podejmować decyzję w tej sprawie. To jest tylko na razie opinia. Oczywiście. Wpłynęło również do mnie pismo, które Państwo już otrzymaliście, ja tylko wspomnę, mieszkańców ulicy Waderskiego, Wielickiego. Tam to miał problem poruszania się między chodników, ja Waderski drobny, rozmawiając z wnioskodawcą i poprosiłem również o opinię Komisji Problematyki Społecznej. Jeszcze na razie tego nie mamy, to będzie oczywiście przedmiotem dyskusji. Kolejna sprawa dotyczyła, to też Państwo otrzymaliście, zmiany statutu
Związku Gmin kanału Strucka-Elbląskiego, który się teraz będzie nazywał kanałem Elbląskim. No to możemy ewentualnie wnieść swoje uwagi do tego statutu, jeżeli byśmy takowe mieli, jeżeli takowych nie będziemy mieli, bo po prostu statut będzie w takim kształcie, jak jest. To z tych informacji. Teraz no, pragnę Państwa zaprosić na sesję grudniową. Tu mamy drobny kłopot, dlatego że ostatni poniedziałek wypada nam 25 grudnia. Jak wiemy, zawsze może nam się coś przydarzyć, jeśli chodzi o zmiany w budżecie, więc dobrze jest, że ta sesja jest troszkę później. I planuję w takim razie, że nie macie Państwo nic przeciwko temu, na czwartek 28, ponieważ mamy pierwszy dzień świąt, poniedziałek, wtorek. W środę moglibyśmy wrócić ewentualnie do związanych. A w czwartek moglibyśmy się spotkać. Nie wiem, w środę jeszcze na ewentualnie gdybyśmy wyjechał. Komisję to normalnie możemy w tygodniu poprzedzającym tradycyjnie, bo nie ma żadnego, żadnej komisji. Przepraszam, tam? Bardzo dobrze, no może być piątek 29, jeśli. Ale to komisja? Nie, sesja. To tak nie chcę, koledzy są wewnątrz. Piątek to nie drugi tego. No chyba, że będziecie Państwo w środę jeszcze. To jest sesja. Za budżetu właśnie bezpiecznie jest to w ostatniej chwili. No to w takim razie 29 o godzinie 12 piątek się spotykamy. I mogę Państwa poinformować również, proszę jeszcze o chwilę uwagi.